Będzie super dzisiaj. Trzymajcie kciuki i to mocno i siła. Wśród dziewczyn wygra Ewelina, a wśród nas trzech wygra Daniel i to jest przykre. Nie, no nie rób ze mną. No. Słowo dla trenera. Nie, no nie. Taki kolor. Ale kolor jaki już? Czerwony, niebieski. Będzie dobrze, będzie siła. Dzisiaj jesteśmy u siebie, przynajmniej większość z nas. Jako gospodarze praktycznie występujemy, dlatego wyjątkowo się trzeba dzisiaj postarać. Efekt tu telewizja bananowa. Co powiesz na temat dzisiaj? Bananowy start? Bananowa pogoda? To może... No, musi być moc, dużo szczęścia i będzie fajnie. Ja już naprawdę, ja tego nie wytrzymam. Emocje są takie, to jest mój pierwszy raz. Boję się, że zginę. Andrzej, słyszałem, że ty jesteś autorem trasy. Co byś polecał zawodnikom na początek? Zależy. Prosom, czyli zawodnikom bardziej zaawansowanym, popłynąć wyostrzyć, popłynąć bliżej bojek czerwonych. Natomiast mniej zaawansowanym popłynąć jednak po zewnętrzne. Niewiele nadrobią, ale nie będą się tłoczyć. Siła! Powodzenia. Pić mi się chce. Masz picie? Woda jest. Nie, nie mam. Już za chwilę wystartuje pierwsza grupa age grouperów. My musimy uciekać do Warszawy. Reszta relacji z centrum stolicy. Jesteśmy już na placu teatralnym, gdzie odbędzie się druga część zawodów. Zawodnicy przejeżdżają z Zegrza tu na rowerach i zaraz będą biegać po Starym Mieście. Wiemy, że jest opóźnienie zawodów. Mniej więcej godziny później rozpoczął się start. Przed tobą. Super! To brawo! O, super! Dobrze wyglądasz! Miasto moje ogni. Dawaj! Siła! Tak jest! I Ewelina Szabelska wbiega na metę. Pierwsza dziewczyna z Kuźni Triathlonu jako pierwsza dzisiaj z kobiet wśród age grouperów. Brawo Ewelina! Jak Darek? No dobrze, rower w porządku, bieganie kolka jak zwykle. Pływanie ustabilizowane? No tak w miarę. Można było lepiej, ale trochę skręciłem z kursu, ale jest ok. To jest brawo! Brawo Andrzej! Woda słabo, rower fajnie, bieg ekstra, ale było zajebiście.
dzieci. Widziałem cię przy bojce chyba, tak? Siła. Żyjesz? Tatuaż działa. Dzięki za doping, Rafał. Troszkę się topiłem na pływaniu. Rower poleciał fajnie. No i na bieganiu doszedłem do siebie na drugiej pętli. Koniec z triatlonem, dziecku się nie podoba. Co masz do powiedzenia? Kończymy. Brawo, Rychu. Dziękuję. Nie wiem, jaki czas. Siła! Była! Było do odcięcia, siła! Brawo! To jest to, o co chodzi w sporcie. Ale no nie trenujesz, no to co? Na czwartym kilometrze. Brawo! Trzymaj z siebie dużo. Brawo! Nie trzeba trenować, żeby dobrze występować. No nie, no to pozwól, że ocenię. No jak panie triatlonista? Dzięki, zajebiście. Padam. 2,53. Super. Paweł, rozkręcasz się tylko. Ja się dopiero jeszcze zacznę rozkręcać. Na razie się rozgrzewam. Brawo, Krzychu. Jak Wojtek? Żyjesz? Tak. 53 bieganie. 2,48 widzę całość. Brawo. Dopisane, brawo, Gosia. Dzięki. Poczeka do mej. Przeżyłaś? Ledwo żyję, masakra. Dożka mnie wyprzedziła. Nie ma gorzej. To nie, no ty. Tak? Śmiech, no. No to życie, życie, życie. Nie miało tak być. No! Gratulacje. Nie przesadnie przebiegło. Brawo! Brawo! Brawo, brawo! Brawo! Dziękuję, Kuźnia. Dziękuję. Brawo. Super. Impreza powoli się kończy, jak oceniacie? Ja jestem mega zadowolony. Mega jestem. Moim zdaniem wszystko położyło przesunięcie startu, także posypały się programy żywieniowo na Było bombowo. Jestem absolutnie na tak i polecam. W następnym roku pewnie też bym startuję. Tak, bardzo, bardzo. Tym bardziej, że poprawiłam czas i to dużo. Porównaj do Poznania. Miejsce drugie. Paweł. I za chwilę startu. IW 45.